Witajcie! Kolejny raz przywitam się z Wami jako lektor, a nie z terenu, ponieważ w ostatnim czasie nie udało mi się znaleźć chwili, by nagrać się gdzieś na zewnątrz. Aby nie przedłużać, dziś film o dwóch gatunkach ptaków, które wskazaliście mniej więcej rok temu. Najpierw będzie o puchaczu, a potem o dropiu. W filmie wykorzystałem fotografie dostępne za darmo w internecie. Część z nich objęta jest licencją Creative Commons, część pochodzi z domeny publicznej. Szczegóły dotyczące autorstwa zdjęć znajdziecie w opisie filmu. A teraz zapraszam na materiał. Puchacz to największa sowa Polski. Ptak ten jest nieznacznie mniejszy od bielika, ale w odróżnieniu od niego puchacza bardzo trudno zobaczyć. Nie sprzyja temu fakt, że to ptak nocny, a do tego bardzo rzadki. Według oceny liczebności ptaków w Polsce z roku 2015 do lęgów przystępuje u nas od 270 do 380 par puchaczy. Niewiele. Ale pocieszający jest fakt, że w latach 50. ubiegłego wieku krajową populację szacowano na zaledwie 60 do 70 par. Puchacz objęty jest ochroną gatunkową ścisłą, a wokół jego gniazd wyznacza się strefy ochronne mające takie same prawa jak rezerwaty ścisłe. Całoroczna strefa wokół gniazda wynosi 200 metrów, natomiast w okresie lęgów, to jest od 1 stycznia do 31 lipca, jest to 500 metrów. Dawniej puchacz był silnie prześladowany jako szkodnik. Uznawano bowiem, że konkuruje z człowiekiem o niektóre gatunki łowne, jak na przykład zające. Znane są przypadki podkradania przez ludzi zmagazynowanej przez puchacza zdobyczy. Ludziom nie podobał się także fakt, iż puchacz poluje na gatunki ptaków drapieżnych już od dawna uznawane za bardzo pożyteczne, jak mniejsze sowy czy też myszołowy. Władysław Taczanowski w dziele pod tytułem O ptakach drapieżnych w Królestwie Polskim z roku 1860 pisał: ze wszystkich naszych ptaków drapieżnych niezawodnie najszkodniejszy. Nocna pora, w której poluje, wielce mu do tego sprzyja i nastręcza z łatwością większej zwierzyny i ptactwa, najczęściej w tym czasie żerujących. Zajęcy bardzo wiele niszczy, często je po nocy napada, a przejęcie szponami i kilka silnych razów po głowie wystarcza na zamordowanie tego słabego zwierza. Polowanie to zawsze mu się udaje. Prócz tego bije młode sarny, cietrzewie, głuszce i inne ptaki leśne, szczury, wiewiórki i inne drobne zwierzątka. Nie pomija także żab i dużych szcząszczowatych owadów. W okolicach błotnistych najwięcej morduje kaczek i czajek. Mnóstwo piór z tych ptaków przy gniazdach znajdowałem. Z pewnością to niechęć ludzi do tego gatunku sprawiła, że to ptak płochliwy i bardzo wrażliwy na niepokojenie w pobliżu gniazda. Już jednorazowe przepłoszenie może skutkować porzuceniem lęgu. Uważa się, że w niektórych lokalizacjach na skutek płoszenia porzucanych może być nawet 50% lęgów. To bardzo dużo, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, iż ptaki te wyprowadzają tylko jeden lęg w roku. Puchacz występuje niemal w całym kraju w bardzo różnych środowiskach, od podmokłych olsów przez bory sosnowe po tereny skaliste. Podobnie jak inne sowy, nie buduje gniazda. Jaja składa bezpośrednio na ziemi, często przy pniu lub wykrocie, czasami zajmuje gniazda ptaków szponiastych lub bociana czarnego. Chętnie korzysta ze sztucznie zbudowanych dla niego platform, natomiast w górach gniazduje na półkach skalnych. Głos terytorialny puchacza jest bardzo charakterystyczny i donośny, bo słychać go z odległości 2 do 3 km. Posłuchajmy. To właśnie na podstawie tego głosu stwierdza się, czy na danym obszarze gatunek ten występuje. I nie zawsze jest to łatwe. W miejscach, gdzie puchaczy jest niewiele, ptaki odzywają się bardzo chimerycznie i niekiedy bardzo krótko. To sprawia, że mogą po prostu pozostać niewykryte przez wiele lat. Puchacza praktycznie nie można pomylić z żadną inną sową, choć niedoświadczony obserwator może za puchacza wziąć uszatkę. Cechą wspólną dla obu gatunków są, w cudzysłowie, odstające uszy na głowie. W cudzysłowie dlatego, że nie są to uszy, a pióra, które ze słuchem nie mają nic wspólnego. Rola tych piór także nie jest jasna, zatem chyba należy przyjąć, że te gatunki po prostu tak mają. A różnica między nimi to wielkość i sylwetka. Uszatka jest wielokrotnie mniejsza i smuklejsza,
A teraz historyjka z życia wzięta, związana z puchaczem. W zeszłym roku zadzwonił do mnie pewien człowiek, twierdząc, że w pobliskim lesie znalazł młode puchacze. Co gorsza, uznał, że były porzucone przez rodziców i zabrał je do domu. Oczywiście od razu zapytałem, czy to na pewno młode puchacze, a nie przypadkiem uszatki. Znalazca odparł, iż dokładnie to sprawdził w internecie i że te młode sowy, które ma w domu, są bardzo duże. Mimo tych zapewnień poprosiłem o przesłanie zdjęcia znalezionych sów. Kiedy je otrzymałem, okazało się, że widnieją na nich młode uszatki. Ptaki poleciłem natychmiast odnieść w miejsce znalezienia i tam odłożyć je na jakimś krzaku lub konarze drzewa. To na pewno zwiększyło ich szanse na przetrwanie, tym bardziej, że z pewnością ciągle były pod opieką rodziców. Przejdźmy do drugiego gatunku. Drop uznawany jest za najcięższego ptaka latającego Europy. Z masą ciała dochodzącą u samców do 16 kg, z pewnością można przyjąć, że to najcięższy latający ptak lądowy. Rozpiętość skrzydeł dropia dochodzi do 2 m 20 cm, czyli nieznacznie mniej niż u nieco lżejszego łabędzia niemego. Tego gatunku nie można pomylić z żadnym innym ptakiem. Drop to ptak terenów otwartych, rozległych stepów, łąk i ekstensywnie uprawianych pól uprawnych. Ekstensywnie to znaczy uprawianych starymi metodami oraz maszynami, które od dawna uznawane są za przestarzałe i mało wydajne. Gniazduje na ziemi. Najczęściej znosi 2 jaja, które są wysiadywane przez około 28 dni. Do lęgów przystępuje w kwietniu. Głos dropia jest bardzo ciekawy i osobliwy. Posłuchajmy. Obecna krajowa populacja dropi wynosi 0 osobników. Tak, dropie, które naturalnie lęgły się w Polsce, wymarły i miało to miejsce jeszcze za życia co najmniej 50% widzów tego kanału. Tuż przed II wojną światową polska populacja tych ptaków liczyła 600 do 700 osobników. W roku 1958 żyły u nas 432 dropie, a w roku 1963 305. W 1975 krajowa populacja spadła do 123 osobników, by w roku 1980 osiągnąć liczbę 16 ptaków. Ostatnią parę lęgową obserwowano w roku 1986. Za główną przyczynę wymarcia polskiej populacji dropia uznaje się intensyfikację rolnictwa na czele z jego mechanizacją i chemizacją oraz zmianami w rodzajach upraw. Nie bez znaczenia była także rozbudowa na powietrznych linii energetycznych. Z początkiem lat 70. ubiegłego wieku w kilku europejskich krajach rozpoczęto program hodowli dropia celem przywrócenia do środowiska naturalnego. Taki program ruszył także w Polsce, w stacji doświadczalnej ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu, która znajdowała się w Siemianicach. Niestety polski projekt w sposób drastyczny zakończył się niepowodzeniem. Najlepiej jak w tym miejscu zacytuję fragment tekstu autorstwa profesora Andrzeja Bereszyńskiego z pierwszego wydania Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z roku 1991, z części poświęconej właśnie dropiowi. W końcu 1980 roku w stacji doświadczalnej żyło 13 dropi, w tym 8 osobników z polskiej populacji, co wobec 16 dziko żyjących dropi w naszym kraju stanowiło połowę wszystkich dropi na ziemiach polskich. Struktura wiekowa i płciowa stada hodowlanego, spośród 13 dropi co najmniej 3 samice i 2 samce osiągnęły dojrzałość płciową, stwarzała realne szanse na pomyślne rozmnożenie i restytuowanie tego ptaka w Polsce. Niestety, w grudniu 1980 roku aż 9 dropi zostało w tej stacji bestialsko zabitych przez nieznanego sprawcę, co poważnie zmniejszyło szanse na uratowanie rodzimej populacji. Ocalałe dropie wiosną 1983 roku przewieziono do nowej stacji doświadczalnej Katedry Zoologii Akademii Rolniczej w Stobnicy pod Poznaniem. Koniec cytatu. Ostatni polski drop znajdujący się w hodowli padł w roku 1989. Obecnie gatunek ten uznawany jest za narażony na wyginięcie. Jego światowa populacja jest szacowana na 44 do 57 tysięcy osobników, które żyją w kilku izolowanych populacjach w całej Eurazji. Najbliżej nas znajduje się populacja w Brandenburgii, która została utrzymana dzięki pomocy człowieka i w roku 2016 liczyła około 230 osobników. W ostatnich latach pojedyncze ptaki z Niemiec zalatują do Polski. To zjawisko sprowokowało pytanie, czy dropie do nas powrócą? 2 lata temu właśnie z takim pytaniem zadzwonił do mnie dziennikarz pewnej dobrze znanej krajowej gazety.
Moja odpowiedź ewidentnie mu się nie spodobała, gdyż powiedziałem, że według mnie dropie nie wrócą i że bez kosztownej pomocy ze strony człowieka nie ma na to szans. Miły dziennikarz powołał się na swoje ponad 20-letnie doświadczenie pisania o przyrodzie i mówił mi, że nie takie z pozoru niemożliwe rzeczy w przyrodzie już widział. Niestety znów się zawiódł, bo ja dalej obstaję przy swoim. Dlaczego? Proszę bardzo, moje własne, osobiste zdanie na ten temat. Wychowałem się na wsi i dobrze pamiętam, jak wyglądały gospodarstwa rolne w czasie, kiedy wymierały ostatnie dropie. Były to czasy, kiedy w gospodarstwach dominowały traktory klasy Ciapek, co szczęśliwsi pracowali na budowanych w kraju Ursusach. Konie zdawały się reliktem. Pamiętam, jak w Zerówce odwiedziliśmy kuźnię, która 2 lata później padła, bo nie była nikomu potrzebna. To właśnie rolnictwo już tamtych czasów pokonało dropie. A teraz? Ciągniki są wielokrotnie większe, szybsze, silniejsze i mają nawet klimatyzację. Drobne pola połączono w uprawy wielkoobszarowe. Wielokrotnie wzrosła ilość chemii, którą te pola są traktowane wiele razy w sezonie. Można przejść 2 kilometry w polu pszenicy i nie zobaczyć kwitnącego chabra bławatka, ba, nie zobaczyć żadnego chwasta. Moim zdaniem na dzisiejszych polach, prowadzonych w taki sposób, by produkować możliwie jak najwięcej i jak najwyższej jakości, po prostu nie ma miejsca dla dropia. Co gorsza, niebawem tego miejsca może zacząć brakować ptakom, które jeszcze dziś są najliczniejsze w Polsce. Dropie nie wrócą, bo jeśli nie stworzy się dla nich odpowiednich warunków, to nie ma do czego wracać. A te warunki to niestety koszty i to zapewne ogromne. Powtórzę raz jeszcze, to moja własna opinia na ten temat. I dodam, że bardzo, ale to bardzo chciałbym się mylić w tej sprawie. Na dziś to wszystko, co dla Was przygotowałem. Piszcie w komentarzach, co Wy myślicie o puchaczu, a co o dropiu. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, to nic nie kosztuje, a pomaga rozwijać kanał. Nowym widzom sugeruję subskrypcję, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych odcinków, które są już w przygotowaniu. Zatem do zobaczenia w kolejnym filmie Ptasiej Strefy. Cześć!